Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy na czytaniu ogólnym na miesiąc październik bieżącego 2021 roku. Karty są już potasowane, za chwilę je przełożę, przejdziemy do czytania, ale zanim czytanie, przypomnę, że jest ono ogólne, może z Wami nie rezonować, jest to zupełnie normalne zjawisko, każdy z Was ma inną historię życiową. Dodatkowo możecie sobie odsłuchać film ze swoim znakiem ascendentalnym. Być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. A teraz przechodzimy już do rozkładu. Przekładam karty i zaczynamy. Październik, lew. Energia, z jaką lew wkracza w miesiąc październik. 8 kielichów. Co pomaga bądź przeszkadza? As kielichów. Jakie są Wasze plany, zamiary? Wasze działania? Pustelnik. Co lub kto odchodzi do przeszłości? Trzy buławy. O kim, o czym lew będzie myślał? Co analizował w październiku? Umiarkowanie. Połowa miesiąca. Karta śmierci. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli jak Wy czujecie, postrzegacie całą tą sytuację. 6 denarów. Czynniki zewnętrzne, przyjaciele, znajomi, rodzina, współpracownicy. 8 denarów. Wasze obawy bądź nadzieje. Rycerz buław. I koniec miesiąca. Paść buław. W tle czytania mamy sąd ostateczny. Powrót, kochani, powrót do jakiejś sytuacji, powrót do kraju. Powrót do wspomnień, zażegnanie jakiegoś kryzysu. Dlaczego, lwie, się wycofujesz w październiku? Ty uciekasz od czegoś, co już ci się znudziło, co nie sprawia ci satysfakcji, przyjemności, korzyści. Odchodzisz od ludzi, od miejsc, które no już ci nie sprzyjają, tak? Nie czujesz się komfortowo, być może w jakimś miejscu, miejsce pracy, tak? Być może wśród danych ludzi. A może to jest rezygnacja z jakiegoś planu, jakiegoś marzenia? Bądź odwrotnie, karta, która pomaga, która mówi, że lew wreszcie chce mieć święty spokój. I odchodzi od tego, co już mu nie jest pisane, co wprowadza go w dyskomfort, złe samopoczucie, rozdrażnienie. Tutaj jakaś podróż była w przeszłości, jakieś plany na przyszłość, jakieś uzgodnienia, wyczekiwanie na coś.
trzy buławy. Może faktycznie niektóre lwy gdzieś były w podróży, gdzieś wyjechały i teraz myślą o powrocie. Bo stęskniły się za rodziną. Bo być może są spełnione, osiągnęły już w tamtym miejscu wszystko, co miały osiągnąć, tak? Zrealizowały jakiś plan, odniosły sukces. Być może to tymczasowe rozstanie wiele emocji. Ojej, przepraszam, kochani, uderzyłam się. Wiele emocji towarzyszyło, tak? Może lew jest zakochany i bardzo tęskni za partnerem, partnerką, rodziną. Robi to z powodu miłości. Bo lew się czuje bardzo samotny i jest też uważny, ostrożny, tak? Może jedzie do swojej panny. A być może za długo gdzieś był lew i już właśnie tęskni, chce wrócić. Jeżeli obawiacie się, że po powrocie nie znajdziecie pracy, to błąd. Ta praca jest, czeka na Was. Bardzo dużo ofert. Tutaj lew jest nastawiony na to, żeby nawiązać współpracę, tak? Być może poprosić kogoś o pomoc, o wsparcie, ale no, nawiązać jakąś współpracę. Jeżeli myślicie o własnym biznesie, zainwestować jakieś pieniądze, tak? Wymiana handlowa, która ma przynieść oczekiwane korzyści. To jest też prośba o wsparcie finansowe, więc te panny, przepraszam, te lwy, które myślą o jakiejś pożyczce, kredycie bądź dofinansowaniu, jak najbardziej. Jak najbardziej macie szansę je dostać. Już pierwsze jakieś działania w tym kierunku będą na koniec miesiąca. Natomiast też partnerstwo, związek mają dla Was ogromne znaczenie. Zobaczmy, co to jest z tą ósemką kielichów, ale o czym wy myślicie? O spokoju, tak? O harmonii, o tym, żeby po prostu nie martwić się o nic. Żeby wszystkie sprawy mieć pod kontrolą, być na bieżąco ze wszystkimi sprawami, nie mieć żadnych kłopotów, nie być rozdzielonymi z rodziną. Spokojnie i cierpliwie też czekacie na efekty swoich decyzji. Zobaczmy. Ósemka kielichów. Karta głupca. No jakaś podróż, jakaś podróż. Jakiś wyjazd tymczasowy, bo ósemka zawsze mówi o tymczasowym wyjeździe, który bardzo przeżywaliście emocjonalnie. Więc tutaj jakaś nowa droga, nowa przygoda, nowy etap. Może niektóre lwy w jakimś nowym miejscu zaczynają sobie układać życie od początku, od zera, jak to się mówi. Ryzykując dużo, ale no postawiliście tutaj na jedną kartę, tak? Bardzo długo nad tym lew myślał. Bardzo dogłębnie to analizował i myślę, że jest przekonany o swojej decyzji. Odnaleźć święty spokój i taką harmonię w życiu. Tutaj też o jakimś strzelcu być może niektóre lwy myślą. No i co mamy w połowie miesiąca? Zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Zmiany, przemiany. I arcykapłanka, lekarz i karta śmierci i choroba. Czyli zmiany przez pandemię. Ostrożność, przewidywalność. Wyciąganie wniosków. Jeżeli będziecie musieli się dostosować, no to trzeba będzie dostosować się, pomyśleć, tak? I znaleźć jakieś rozwiązanie. Natomiast jeżeli faktycznie macie jakieś plany poważne i coś chcecie zmienić w swoim życiu, nie będziecie się tym afiszować. Zachowacie to dla siebie. Arcykapłanka jest skromna, tajemnicza, ale bardzo ostrożna i przewidywalna. Instynkt, intuicja będzie Wam podpowiadać, jak działać. Zaraz jeszcze powiem wersję króciutko o uczuciach, bo i tak Wam robię osobne filmy, takie rozszerzone na uczucia dla par i dla singli, ale coś tutaj
może się zakończyć. Coś, co było tajemnicą, co było ukrywane. Te lwy, które gdzieś wyjechały za granicę i chciały do siebie ściągnąć dzieci, bo być może w nowym miejscu chcecie sobie układać życie. Podkreślam, długo nad tym myślałyście. Analizowałyście wszystkie za i przeciw, tak? Różne możliwe wersje. To być może przez zmiany w systemie nauczania, no tutaj coś będzie trzeba się dostosować, bo tutaj też jesteś związany z nauką. No i przede wszystkim zmiany zachodzą w Was. Być może lew dojrzał do pewnych decyzji, robi to świadomie. Ma wiedzę na pewien temat, tak? Zdobył tą wiedzę. Niektóre lwy być może wyruszają gdzieś na studia. Jest rozłąka z rodziną, no bo zaplanowały sobie świetlaną przyszłość. Wymarzone studia, później wymarzona praca, kariera. Też tak może być. Nastawieni jesteście na współpracę. Z zewnątrz jest 8 denarów, czyli te lwy, które szukają pracy, tą pracę znajdą. Te lwy, które no, mają tutaj jakieś zamieszanie w rodzinie, no, w związku z jakimś wyjazdem bądź nowym etapem w swoim życiu, mogą liczyć tutaj na jakąś konkretną pomoc z zewnątrz. Ktoś Wam dobrze doradzi, 5 denarów, nowa praca, ale też nauka, szkolenie, dzieci. Panna. Na pannę możecie liczyć. Ta panna mi się tu już w 3 kartach pokazała. Panna ma znaczenie. Jeżeli w połowie miesiąca się rozchorujecie, to szybko wrócicie do zdrowia. Nie martwcie się. Karta sądu ostatecznego mówi. Poprawa zdrowia, poprawa, powrót do sprawności, do kondycji po jakimś być może po jakiejś kontuzji. Korzystne, niespodziewane zmiany. Więc wydaje mi się, że ten as będzie Wam pomagał. Będziecie mieć po prostu szczęście. Pojawią się wszelkiego rodzaju szanse. Szanse, które pomogą spełnić Wasze plany, marzenia, które spowodują, że się wyciszycie, uspokoicie, nawet jak w pewnym momencie będzie tutaj jakiś galimatias i lekkie zamieszanie w realizacji swoich planów. Obawy, nadzieje, rycerz buław, przeprowadzka, wyjazd, czy to dojdzie do skutku? Jeżeli nowa praca, czy sobie poradzicie? Czy jesteście przekonani bardzo mocno i dogłębnie o swoich decyzjach? Bo rycerz jest pewny siebie, on chce działać. No właśnie, król mieczy, czy to jest dobra decyzja? Czy to jest świadomy wybór? Czy jesteście pewni tego, co chcecie robić? W jakim kierunku zmierzać, działać? Z kim współpracować być może? Koniec miesiąca, zaczynacie realizować jakieś tu swoje przedsięwzięcie. Te lwy, które szukają pracy, jest szansa znaleźć tą pracę, tak jak powiedziałam, pojawia się oferta, na razie okres próbny, zobaczycie, jak tam Wam się będzie podobało. Może być współpraca ze strzelcem. Te lwy, które gdzieś pracują za granicą, być może chcą wrócić, tęsknią za rodziną, dziećmi zwłaszcza, tak? Będzie to spotkanie z tymi dziećmi, będzie spotkanie z rodziną. Jakieś nowe kontakty biznesowe, tak? Starania o jakieś pożyczki, kredyty, dofinansowanie. Też już na koniec miesiąca zaczniecie składać jakieś dokumenty. No robić coś w tym kierunku. Zaczniecie po prostu działać. Paź buław rusza z miejsca i angażuje się w swoje sprawy, tak? Nie siedzi, nie czeka, tylko zaczyna działać. Rusza z miejsca. Wychodzi z inicjatywą.
robi ten pierwszy krok. Strzelec. Myślicie o strzelcu i tutaj strzelec jest. Nie wiem, może to wasz syn, może to wasz partner, może córka, ktoś bliski, wspólnik. Uważajcie na siebie, tak jak powiedziałam. Ewentualnie no tutaj no, te sprawy związane z pandemią mogą wam trochę pokrzyżować plany, ale myślę, że sobie poradzicie, bo widocznie te działania, które mieliście zaplanowane na połowę października, trzeba będzie przełożyć na koniec. No właśnie, karta wieży, więc tutaj no trzeba będzie z czegoś rezygnować. Nagle coś was zaskoczy, tak? Trzeba będzie się dostosować. To mogą być też informacje, które do tej pory były ukrywane, były tajemnicą, a nagle gdzieś tam się pojawią, będzie coś ogłoszone i to pokrzyżuje wasze plany i trzeba się będzie zastanowić, co dalej. Znaleźć jakieś adekwatne rozwiązanie do tej sytuacji. Kochani, jeżeli dla własnego dobra, tak? Chcecie świadomie zrezygnować z czegoś, odejść od czegoś, tak jak już powiedziałam, co nie sprawia wam satysfakcji, gdzie czujecie się niekomfortowo, tak, jest ten dyskomfort, że coś was męczy, coś was nurtuje, coś wam przeszkadza, odejdźcie od tego dla własnego dobra, dla własnej satysfakcji. Zacznijcie coś od początku. To może być nowa praca, nowy związek, nowe miejsce do życia. Nowe podejście do sprawy. Bo ostatecznie na coś się zdecydujecie. Być może jest szansa, żeby drugi raz spojrzeć na jakiś problem. Drugi raz przymierzyć się do jakiegoś przedsięwzięcia, do jakiejś sprawy, która być może do tej pory no, nie mogła być zrealizowana. A to brak czasu, a to nieodpowiedni moment. A to wyleciało wam z głowy i tak ciągle gdzieś odwlekane. Zaczniecie działać na koniec października, mimo wszystko. I macie tutaj naprawdę pomoc panny. Macie zagwarantowaną współpracę, ofertę pracy, przyuczenia, douczenia. Ktoś tutaj na pewno patronuje wam. Natomiast jeżeli chodzi o relacje, wydaje mi się, że tutaj, nie wiem, niektóre lwy mogły być w trójkącie, ewentualnie był związek na odległość. I nie wiem, czy dla własnego szczęścia rezygnujecie z tego, bo nie chcecie się dzielić, bo nie chcecie czekać. Niektórzy wyjeżdżają. Być może jest to głupota dla niektórych, ale no... Tak wam tutaj serce podpowiada. Długo nad tym myśleliście. Chcecie znaleźć wreszcie tam swoją drugą połówkę. Chcecie sobie po prostu ułożyć życie, tak? No i tutaj w połowie października definitywnie lew podejmie decyzję, że rezygnuje, tak? Z bycia tą trzecią, tym trzecim, z tego tajemniczego związku, no jak to zwał, jak tak to zwał, ale kończy się coś. Może się kończyć związek ze Skorpionem, może się kończyć związek z Baranem, ale niekoniecznie. Lew ma świadomość tego, że będzie sam, tak? Ale taką wybrał decyzję. No nieraz wolimy być sami niż tkwić w jakiejś relacji, która po prostu no, jest kulą u nogi, a ktoś nie umie się zdecydować, nie traktuje was poważnie, jest być może niedojrzały do tej relacji. Może lew nie dojrzał do pewnych sytuacji, bądź po prostu odchodzi od niedojrzałej emocjonalnie osoby, która go nie szanuje, nie docenia i sama nie wie, czego chce. Bawi się uczuciami lwa jak zabawką, tak? A lew nie chce być znudzony i rzucony w kąt, więc sam woli zrezygnować, żeby po prostu zrobić sobie przestrzeń dla znalezienia nowej być może miłości. I ta miłość się pojawi, bo zaczniecie tutaj z kimś flirtować, moi kochani. Być może w nowej pracy, być może gdzieś na uczelni. Ktoś wam pomoże załatwić pracę, ktoś wam do was wyciągnie rękę. Ktoś konkretny, bo lew szuka konkretnej osoby.
Lew nie chce przygody, lew nie chce wolności, beztroskiej jakiejś relacji, wolnego związku, tak? Bo ten głupiec to jest taka właśnie przygoda, to jest wolny związek, bez zobowiązań. Jesteśmy ze sobą. No. Dzisiaj jesteśmy, jutro nas nie ma. Nie, lew już chce stabilizacji, chce uspokojenia, równowagi w życiu, chce założyć rodzinę. Chce związać się z kimś na stałe, tak? Takiego partnera konkretnego, na którym może polegać, który go wspiera. Denary to jest konkret. To jest równowaga w dawaniu i braniu. Zależy mi na Tobie i czuję, że Tobie też na mnie zależy, że Ty odwzajemniasz te moje uczucia, a nie robisz sobie głupka albo głupią i po prostu no, nie szanujesz mnie, nie traktujesz poważnie. Więc tutaj od tego lwy będą uciekać, odchodzić dla prawdziwej miłości, dla poczucia spokoju, swojego spełnienia i bezpieczeństwa. Więc tu będą jakieś zakończenia w połowie miesiąca. Będziecie się zastanawiać, czy dobrze zrobiliście, czy naprawdę obmyśleliście sobie wszystko i czy to była właściwa decyzja, żeby zakończyć ten romans. Ale wy długo nad tym myślałyście, kochane lwy. Długo dochodziłyście do pewnych wniosków. Analizowaliście tę sytuację na różne możliwe sposoby i jednak doszliście do tego, że dla własnego dobra i dla możliwości znalezienia prawdziwej miłości rezygnujecie, odchodzicie od tej osoby, która, tak jak powiedziałam, być może jeszcze się bawi, nie dojrzała do tego, żeby być w trwałym, prawdziwym związku. Może o rybę chodzi jakąś. Dobrze, kochani. Koniec miesiąca, poznajecie kogoś nowego, nawiązujecie jakiś flirt, jakieś spotkania, rozwija się tutaj jakaś znajomość. Na razie być może z ciekawości, nie wiem, może przez internet kogoś poznacie. Wydaje mi się, że jest środowisko pracy bądź uczelnia, może jakieś kursy, może jakieś szkolenia. Ktoś nowy pojawi się w pracy, zostanie przyjęty na praktykę. Bądź wy podejmujecie nową pracę i tutaj jako praktykant, no ktoś się wami zaopiekuje, nauczy was, pokaże wam wiele rzeczy, no i zaiskrzy, tak? I być może będziecie chcieli dalej rozwijać tą znajomość. Natomiast lew w październiku tak jakby robi porządki w swoim życiu. Ostatecznie decyduje się świadomie, wyciągając wnioski też z doświadczeń, które dane było lwu przeżyć, że nie chcę być w jakiejś niekomfortowej sytuacji. Jeżeli coś mi nie sprawia satysfakcji, przyjemności, czuję się źle, czuję się samotny, niekochany, brakuje tego czegoś, ja od tego odchodzę i idę szukać tego światła, idę szukać tej swojej gwiazdy, idę szukać tego swojego partnera, przeznaczenia. Tej osoby, która będzie dla mnie światłem, drogowskazem w tej mojej wędrówce życiowej. Tak to widzę, kochani. Jaka rada dla Was? Jak mnie już znacie, ja mówię zawsze różne wersje, więc żebyście się nie obrażali, że tam coś raz tak mówię, raz tak. Ja zawsze mówię różne wersje. Nigdy nie idę szablonowo, że jeden schemat tylko, ponieważ uważam, że no... Tak jak Wy macie różne historie życiowe, a wszyscy jesteście lwami, tak mogą być różne tutaj propozycje dla Was, żeby jak największa liczba lwów mogła tutaj z tych kart coś wziąć dla siebie. Jaka rada dla Was na październik? 9 buław. Mimo porażki nie poddawaj się. Mimo trudności, mimo jakiegoś cierpienia, bądź naprawdę trudnej sytuacji, która Cię momentami rzuciła na kolana, kochany lwie, walcz o swoje, bądź odważny, nie poddawaj się i broń swojej przestrzeni życiowej, osobistej. To jest też taka karta izolacji, ta karta pustelnika. Odchodzę i izoluję się, nie ma ze mną kontaktu. Jak coś kończę, to już kończę. Nie ma jakichś powrotów, nie ma jakichś...
dam sobie radę. Te lwy oczywiście, które dojdą do wniosku, że być może to rozstanie jest tymczasowe, żeby uleczyć emocje, żeby być może dać do zrozumienia partnerowi, żeby coś naprawił w relacji, postarał się, żeby się zmienił. Może Was zaskoczy właśnie, że się zmieni. Bo sąd ostateczny może też mówić o pogodzeniu się, o daniu kolejnej szansy. Teraz tak właśnie zwróciłam na to uwagę, więc może być też taka sytuacja, że no, partner nabierze oleju do głowy, jednak pomyśli sobie i będzie próbował Was przeprosić. Ale to tylko tak dodatkowo. No teraz taka mi myśl przyszła, więc muszę Wam powiedzieć i być może spróbujecie jeszcze raz, ale tak jak powiedziałam, te lwy, które definitywnie już przeczuwają intuicyjnie, bo as kielichów to jest ogromna intuicja i wrażliwość na pewnym punkcie. Jeżeli raz partner, partnerka popełnił gafę, coś nie wyszło, to Wy już nie chcecie. I tyle razy przebaczaliście, tyle razy dawaliście szansę, a te błędy są popełniane notorycznie cały czas, no to Wy już odpuszczacie. I mimo, że ta przygoda kosztowała Was wiele kuksańców, to wierzycie, że gdzieś jest ta prawdziwa miłość, ta prawdziwa przeznaczona Wam osoba, z którą stworzycie fajny związek, tak? Bo zależy Wam na partnerstwie, konkretnym związku, a nie przygodzie, nie hulankach, zabawach i romansach, przygodach, jakieś skakanie z kwiatka na kwiatek. Nie, lew nie chce tego. Bynajmniej te lwy, które dzisiaj ściągnęłam energetycznie. Na co, na kogo macie uważać? Cesarz, zodiakalny baran, ale też odpowiedzialność, konsekwencja i asertywność. Bo moi kochani, może być tak, że lew powiedział koniec, odcinam się, a tu ktoś będzie chodził, będzie prosił, będzie kwiaty wysyłał, no i próbował jeszcze raz Was udobruchać, złamać i prosić o tą kolejną szansę. No bądź asertywny, lwie, nie daj się złamać. No i oczywiście bądź świadomy swojego wyboru. Od Ciebie należy decyzja, nie daj się też zdominować. No i bądź odpowiedzialny za swoje czyny. Może dajesz przykład komuś, może jesteś wzorcem do naśladowania. Natomiast jeżeli chodzi o pracę, jakaś fajna funkcja, fajne stanowisko. No i tutaj jeszcze może trzeba zadzwonić do ojca bądź rodziców. Zwłaszcza jeżeli mieszkacie gdzieś za granicą, oni myślą o Was. Dawno się nie odzywaliście. Dajcie znać, że u Was wszystko ok. Kochani, co mówią karty anielskie? Jaka rada od kart anielskich? Związek. Związek. Piękny jednorożec. Twoją najważniejszą relacją jest związek z sobą samym i z Bogiem, a wszystkie inne wyrastają właśnie z Niego. Chcąc przeciągnąć, uzdrowić lub zrównoważyć jakąś relację, zacieśnij związek ze swym kochającym Stwórcą. Gdy poczujesz się bezpieczny i kochany, Twoje pozostałe związki rozkwitną. Kochani, no może tutaj chodzi o zmiany w Was samych, bo Wy dążycie do tej równowagi, Wy chcecie mieć spokój, Wy cały czas szukacie, no szukacie tej miłości, wydaje mi się. Chcecie uzdrowić coś w swoim życiu, bo to jest karta uzdrowienia. To jest karta, która mówi, daję Ci jeszcze jedną szansę. Spójrz na ten problem i zrób porządek ze swoim życiem. Odetnij się od tego, co Ci jest niepotrzebne, co Cię krzywdzi, co Ci nie sprawia satysfakcji, a przyjmij. Być może wejdź w to nowe, zaryzykuj, żeby znaleźć tą właściwą osobę, tak? Otwórz się na tą nowość. Zrównoważyć jakąś relację. No tutaj być może też niektórzy będą chcieli naprawiać, no.
Ale to już Wy sami musicie wiedzieć, czy warto. Lew nie chce się szarpać. Tu mamy kartę równowagi, tu kartę równowagi, czyli myślicie o spokoju, harmonii w życiu i też jesteście tak nastawieni, że mogę na Tobie polegać, że jesteś moim wsparciem. Ja daję Ci siebie, Ty mi daj siebie, tak, nawzajem. Ja daję Ci mnie, Ty daj mi siebie. O, tak, teraz jest dobrze. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze aniołki nam dopowiedzą. Ucz się sztuki milczenia. No, powiem tak, wkurzony lew to jest taki ryczący lew. Może tutaj chodzi też o to, żeby panować nad sobą. No bo cesarz też, on jest cierpliwy do momentu, ale jak ktoś go wyprowadzi z równowagi, no to w furię wpada, że może głowę urwać. Taki tyran despota z niego wyłazi. Może tutaj o to chodzi, żeby po prostu pewne sprawy już przemilczeć i dać sobie spokój, bo no, jeżeli zderzacie się ze ścianą i do tej osoby nie dociera, ktoś Was nie traktuje poważnie, no to po co walczyć z wiatrakami? No trzeba po prostu, jak to mówią, wiecie, jakie jest powiedzenie, patrząc na tą kartę, głupiemu trzeba ustąpić. Tak się bynajmniej kiedyś mówiło. Nie wiem jak teraz. Kochani, wszystkiego dobrego Wam życzę. Pamiętajcie, to jest czytanie ogólne, na pewno nie dla wszystkich lwów, no bo nie macie wszyscy takiego samego życia. Bierzcie tylko te karty, które z Wami rezonują, Wam pasują. Dodatkowo odsłuchajcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym i cóż, wspaniałego października Wam życzę mimo wszystko. Wychodźcie na prostą. Wyjdźcie z jakiegoś bagna, które Was wciąga. Nie dajcie się. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam i do usłyszenia.